i one, mam nadzieję, zaraz sobie dadzą spokój. No i tutaj mamy tunel, który się rozwidla. Pójdziemy najpierw w lewo, bo tutaj właśnie będzie łup, ostatni w jaskiniach. Łup, łup, łup. Tak, tutaj jakiś bardzo stary podróżnik chyba, zostały tylko kości, ale przynajmniej znalazł trochę srebra. Tak, i dla nas ono tutaj teraz przypada. I możemy jeszcze poszukać resztę zwłok. Tak, tutaj skręcimy sobie w prawo, tędy w ogóle nie musimy iść. Tam chyba tylko bełkotliwce są. Które możemy chyba też tędy odwiedzić. A tam nawet martwy bełkotliwiec leży. Może trochę podejdę, nawet więcej ich jest. Tak, unoszą się nad niektórymi muchy nawet. A ten jakiś niebieski w ogóle. No ale tu nic nie ma. No więc nie ma po co tu wchodzić. Ale tutaj dalej powinno być. O, tutaj będzie żywy bełkotliwiec, którego trzeba jakoś wyminąć. A tutaj ktoś nam zostawił linę. I jest jakiś tunel do góry. Co ciekawe. No i mamy kolejne pomieszczenie podobne do tamtego. Tylko nie wiem, czy tutaj będą pułapki. A tu chyba nie ma pułapek. Ale jest kolejny członek ekspedycji, który chyba... Tak, mamy 24 strzały wodne. On miał 6 dla nas, więc fajnie. Na pewno tu posągów, które trzymają młoty, to trochę sugeruje, jakby tutaj w ogóle to miejsce było zbudowane przez młotodzierżców. Ale nie tylko ich znaki są w kościelisku, więc tak naprawdę czytałem kiedyś o tym, ale nie wiadomo chyba do końca, kto to zbudował. W każdym razie mamy kolejną wskazówkę. Chyba się pomyliłem, jeśli idzie o serce mistyka i zapłacę za to życiem. Na starożytnej tabliczce, którą odnalazłem, wyraźnie napisano, że serce będzie w sali z posągami, których spojrzenie niesie śmierć. Ale chociaż są tutaj posągi, z pewnością nie o to miejsce chodziło. Nie odważę się... zejść z powrotem na dół. Rozdrażnione moim wtargnięciem bełkotliwce grasują tam w stadach, szukając ofiary. Dopóki nie odejdę, będę powoli umierać z głodu w tym przeklętym miejscu. No i wcześniej mieliśmy wskazówkę dotyczącą duszy mistyka, a teraz serca mistyka, czyli drugiego klejnotu, który musimy znaleźć. Tak, w przypadku duszy mieliśmy... salę, w którym musimy zapalić pochodnie. A tutaj troszkę groźniej brzmi. Mamy iść do sali z posęgami, których spojrzenie niesie śmierć. No, jak będziemy tam, to się wyjaśni. Tutaj oczywiście te posągi nie niosą śmierci, jak widać. Stoimy, nic się nie dzieje przy nich. No, także wskazówka zaliczona. Tutaj jakieś ciekawe płaskorzeźby mamy. Szkielecik. No i znowu musimy wyminąć tego bełkotliwca. Co nie jest trudne. Ogólnie właśnie mi się przypomniało, że możemy tutaj też zastosować taką strategię pod tytułem wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, czyli wziąć, zwabić bełkotliwce do zombiaków, no i wtedy oni powinni ze sobą walczyć, tak, bo żywe istoty i nieumarłe siebie oczywiście nie lubią. Prawdopodobnie tę walkę by wygrały zombiaki niestety. Ale zombiaki i bełkotliwce oba są powolne, więc raczej
Raczej nie będziemy tego robić. Bo i tak sobie poradzimy. Tak, one nawet nie gryzą, jak się do nich zbliżymy. I przy okazji pokazałem, gdzie musimy iść dalej. Tak, trzeba znaleźć taki tunel, do którego lina prowadzi. Bełkotliwce oczywiście się tutaj nie wdrapią. O, i tutaj. Właśnie, jest kolejny znak, a to nie wiem, wcześniej wyglądał jak X, a to jest strzałka. Tylko w sumie strzałka prowadzi w złą stronę, bo tutaj tak naprawdę tędy już jest przejście do głównego kościeliska. O, proszę bardzo. Tombs with piped in music. How classy. No właśnie, Garrett tutaj powiedział o czymś, czego jeszcze zbyt dobrze nie słychać. Nie podchodzę dalej, bo by zombiaki się wyszły nam na powitanie, bo chcę się jeszcze cofnąć i coś innego w jaskiniach pokazać. No, troszeczkę słychać, ale później będzie bardziej, że tutaj ten róg, który szukamy, gra sobie. Dobra, ja się cofnę. Już te zombiaki się zbliżają. No, idzie sobie. Ten róg Quintusa cały słychać jak gra. Im bliżej niego będziemy, tym wyraźniej będziemy słychać tę muzykę. Będziemy słyszeć tę muzykę. Ale to jest jedno z wejść tutaj do głównych krypt. Drugie oczywiście wiedzie przez inne jaskinie. Jak widać, tutaj można sobie skoczyć do wody. Ale nie tylko, można przeskoczyć tam. Oczywiście Garrett skręcił sobie kostkę chyba. Trudno, będzie musiał dalej biec. Tak, nie pamiętam czy... Aha, no już nieważne, bo tutaj mamy tego trzeciego z ekspedycji, zaginionego. No, no pewnie zaginiony. A ten w ogóle zrobił nie zwój, tylko książkę pisał normalnie. Książek nie możemy zabierać. Tak jak tamte papirusy. A on napisał tak. Feliksa to nie obchodzi, ale odkryliśmy wyraźne dowody na to, że przed nami był tutaj Adolfo. Nie wiem, czy znalazł ten legendarny klejnot, o którym zawsze wspominał, kiedy mówił o kościelisku. Jeśli jednak kamień wciąż się tutaj znajduje, jest wart o wiele więcej niż jakiś nędzny, jak mu tam, róg kwintylionów. Jeżeli właściwie odczytuję wskazówki, Adolfo był przekonany, że głęboko pod tunelami bełkotliwców można znaleźć coś użytecznego. No ciekawe, czyli on chyba też mówi o jednym z tych klejnotów albo duszy, albo sercu mistyka, że jest taki super wartościowy. No i o tym, że pod tunelami bełkotliwców, czyli tu gdzie jesteśmy, można znaleźć coś użytecznego. No ciekawe, jeszcze nic nie znaleźliśmy, tak? Bo teraz jesteśmy pod tunelami bełkotliwców, no, chociaż wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy w tunelach tych bełkotliwców, tak? Tutaj do wody nie idę, bo tam nic nie ma, po prostu. Jest woda, można się w niej popluskać i nic więcej ciekawego. Ale my możemy jeszcze o tam przeskoczyć. No i właśnie tam też są bełkotliwce. Ojojojojoj. Padliśmy do wody, ale chyba sobie jednak wolę czytać. Tak pośpieszyłem się, bo tutaj jest jeszcze półeczka wcześniej. Ja tutaj od razu chciałem wskoczyć. No i tutaj nic za bardzo nie ma. Tam, w tym miejscu, gdzie są bełkotliwce przynajmniej. Tak,
I chyba trzeba pójść tędy. Jeśli tu nic nie ma, to znaczy, że w drugą stronę trzeba było pójść. Ale chyba dobrze, tak. Jakbyśmy w tą drugą stronę poszli, to tam też by nic nie było. A tutaj jest. O, słychać zombiaki. Właśnie, jesteśmy pod tym głównym kościeliskiem całym. O! To jest fajne ujęcie. Tak, to kościelisko będzie się składać głównie z takich okrągłych pomieszczeń właśnie. I tutaj... Tutaj niby jest most wyżej i moglibyśmy, no drewniany, więc moglibyśmy wbić tutaj strzałę linową, ale problem jest taki, że ona nie sięgnie, tak? Lina będzie za krótka, żebyśmy mogli tutaj się po niej wspiąć, więc tędy droga odpada, ale możemy zrobić chlub do wody, a tutaj gdzieś złapać strzały wodne powinny być. No ale wypłyńmy najpierw tutaj. Tutaj być może jakbyśmy wbili strzałę linową, to lina by sięgła, ale w wodzie nie możemy używać łuku. Za to myślę, że o to mogło chodzić w tej wskazówce. Kary, co ty robisz? Że coś ciekawego jest pod tymi tunelami, być może o to chodziło właśnie. To jest złota kość. Po co nam złota kość? No, w tym momencie nie wiadomo. To była ogólnie ręka, tak? Złota ręka. Jak się można domyśleć, trzeba zebrać więcej. Tak, dwie kości nóg, dwie rąk i czaszkę. I wtedy coś nam to da. Tak, i ogólnie tutaj, w tym miejscu mamy wejście, którego sobie użyjemy do kościeliska, bo tamto chyba już jest nam niedostępne, wydaje mi się, że nie wrócimy. Tylko chciałbym jeszcze znaleźć strzały wodne, bo tutaj one na pewno gdzieś były. Tylko nie wiem, dlaczego ich nie znalazłem. A może tu wyżej były, o. A właśnie. A ja szukałem niżej. Dobra, no to szybko wypłyniemy może tutaj. Bo powietrze niestety bardzo szybko się kończy. Okej. No i jaskinie mamy wyeksplorowane. No i prawdopodobnie czeka nas najgorsza część. Przeprawa wśród miliona zombiaków. Tutaj jesteśmy bezpieczni jeszcze, tak? Bo jest... No oni tu nie łażą. No i jest super ciemno. No ale niestety będziemy musieli iść na górę też. No tak. Mamy 32 strzały wodne. Możemy je wykorzystać na dwa sposoby. Ja zrobię to trudniejszym sposobem oczywiście. Czyli tak się zdenerwowało towarzystwo na górze. Pogasimy pochodnie tymi strzałami wodnymi. Oczywiście moglibyśmy użyć wody święconej, żeby wszystkie zombiaki tutaj rozwalić. No ale ja sobie wolę skomplikować życie, czemu nie? Normalnie chyba wszystkie tu przylazły. Tak wrzeszczą. Tak, nie mam pojęcia, kto tutaj te pochodnie pozapalał. Może Felix i część jego drużyny, która tu dotarła. Nie wiem, czy ktoś z nim dotarł, ale on sam na pewno. Tak, niestety tutaj łatwo zostać trafić w widoczność, tak? A tu jesteśmy super widoczni. O, cały czas jesteśmy. Niestety.
Nie za wiele się to zmienia, jak widać, ale troszkę jednak tak. Jakieś zombiaki nas niestety zobaczyły tutaj przez, powiedzmy, barierkę. O. Tak, niestety bardzo trudno czasem zauważyć, gdzie jesteśmy bardzo widoczni, a gdzie nie. A, tutaj nie jesteśmy. I tutaj mamy pierwszy łup. Ogólnie kościelisko tutaj to główne składa się z trzech poziomów. I najpierw sobie poziom pierwszy przebadamy. Tutaj mamy złoty samorodek. Idzie zombiak. Tutaj nas nie zauważy oczywiście. Więc może niech sobie przejdzie. Mam wrażenie, że ta strona jest mniej chodzona. Rzadsze miejsce spacerków. Dobra, coś. Jedną strzałę wodną zmarnowaliśmy niestety. Ale. Ale przeżyjemy. O! Dobra, tu się ciemno zrobiło. Tak, tutaj była druga złota kość. No i teraz chcemy troszkę pochodzić jeszcze. Sobie w miarę swobodnie. No i teraz pytanie, czy tutaj będzie nas widać, czy nie? O cholera. Dobra, zgaśmy to. No, ten nas nie zauważył. Dobra, dziwne. No ale nawet jak nas zauważą, to nie będzie tragedii, bo zombiaki są powolne, jak widać zresztą. O, na przykład tamta pochodnia mi oświetlała. To trochę dziwne. Znaczy, może nie dziwne, ale... Czasami po prostu nas widać i nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, tu jest pierwsze pomieszczenie, które sobie przeszukamy. Jak widać jest okropne. W sumie nie wiem, czy to widać, może powinienem zwiększyć tutaj jasność. Dobra, zwiększyłem może jasność na maksa. Zobaczmy, jak to będzie widać. Na razie. Tak, tutaj jest jeszcze jedna złota kość. I tam... na ołtarzu jest waza, którą szybko zabieramy i spadamy. Okej. Ale jesteście głośni teraz wszyscy. Całe szczęście, że mamy tą wazę. Następna rzecz. Nie podoba mi się ta jasność teraz. Może jednak trochę ją zmniejszę, bo akurat u mnie to ona strasznie daje po oczach. Wydaje mi się, że na nagraniu może być za ciemno. O, teraz jest okej, jak dla mnie. No tak. Dobra, ty sobie przyszedłeś. A my idziemy tutaj szybko w lewo. O, akurat minęliśmy jednego zombiaczka. I tutaj są drzwi. I za tymi drzwiami... No właśnie, zbyt szybko, lepiej przez nie przechodzić. Och. Weź te kamienie stąd. No, spadaj z tymi kamieniami. Dobra, tutaj też są zombiaki. A za nimi była też waza. Nie. Nie. Dobra, tu się schowałem na chwilę. Co tu jest? Nie. Dobra, gasimy te pochodnie szybko, żeby w końcu im umknąć.
O, tam nawet któryś wypuścił rój much. O niej. A tutaj leży Felix. Felix? You don't look so good. No właśnie. Felix tutaj sobie nie poradził. Jak cała reszta. Och, tam już nie sięgam. A nie wiem, co jeszcze tu zgasi, żeby nas nie było widać. O, dobra, teraz nas nie widać. Tak, bo czasami jak trzymamy broń, to też nas bardziej widać. W sumie nie wiem, dlaczego tak jest. No i niestety poruszyliśmy towarzystwo i teraz nas szukają. Tak wyglądają szukające zombie. Dobra, my przeczytamy to, co on tutaj miał przy sobie, książeczkę. Aj, to będzie trudne. Już ci jestem tak blisko. Słyszę, jak się wszędzie wkoło rozlega dźwięk rogu. Ten tchórzliwy pies Sater uciekł przed godziną, jak kater wpadł w pułapkę. Ale niech mnie licho porwie i tak sam znajdę skarb. Widzę, że nie jestem pierwszą hieną cmentarną, co się wałęsa po tyk od ziemiach. Potyk? No nieważne. Jednako tutaj bywał niesławny Adolfo. Pewnikiem szukał jakiegosik bajecznego skarbu, któren był dobrze strzeżony. Żałosny psubrat. Chyba wącha teraz trupy od spodu. W tej czynści katakumb jest pełno pułapek. I za pierona nie ograbię wszystkich krypt. Ale rogu nie odpuszczę. Czuję w piszczelach, że będzie mój. Jak ludziska prawdę gadali, to dźwięk rogu powinien koić krwiożercze zapędy tutejszych bełkotliwców. I bez tyją nie przyjdzie do łba, co by zadzierać ze starym Feliksem. Teraz się martwię tylko tym, co ubywają zapasy mojej wody święconej. Myślałek, że gdzieś tu będzie źródło, ojej. Ale psiakrew nie mogę niczego znaleźć. A umarlaki się robią coraz bardziej niespokojni z jakiegoś ich powodu. Tak? Ciekawe. Tutaj dwie w sumie ciekawe rzeczy dla nas są. Informacja, o której nie mówiłem jeszcze. Ale dalej jeszcze spotkamy trochę bełkotliwców i właśnie one nie będą nas atakować, dlatego że będą blisko rogu, a jego dźwięk uspokaja bełkotliwce. Od razu powiem, że jak zabierzemy ten róg, to on przestanie grać i te bełkotliwce wtedy już nie będą dla nas łagodne, niestety. Co więcej, tutaj akurat nam się nie przyda, bo wybrałem sobie trudną ścieżkę, żeby z zombiakami nie walczyć. On tu wspomina o tym źródle wody święconej. My go zaraz w sumie znajdziemy, to źródło. Ale oczywiście nie będziemy go używać. Dobra. Tak, myślę, że pierwszy poziom jest najtrudniejszy, patrząc na to, ile jest tu zombiaków. O, dobra, tutaj też mieliśmy pójść. Tutaj jest pełno sarkofagów wiszących sobie albo nie. Tutaj można przejść na poziom wyżej, ale nie przejdziemy, bo na razie poziom pierwszy sobie ograbimy. I na tym poziomie pierwszym, na jednym z sarkofagów, o właśnie tam, jest sobie złoty kielich. Złoty kielich oczywiście weźmiemy. No, jeszcze wyżej. O, poproszę. Dziękuję. I chyba na tym poziomie tylko jeden łup został. Dobra, zombiak ominięty. Tak, już zaczął nas szukać, bo stracił nas z oczu, biedaczek. Tutaj było to. O,
I jesteśmy w tym pomieszczeniu z powrotem, z którego wynurzyliśmy się, tak, spod wody. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj było to, co teraz szukamy. O! To tu? Tak, to tu. Tak, tutaj jest mostek, pułapka. Tak, na środku to jest pułapka umieszczona, więc nie będziemy przechodzić środkiem. Bo tutaj jest... To chyba już nie jest strzała, tylko jakaś magiczna pułapka. Ale jakakolwiek by to pułapka nie była, to i tak oberwiemy, więc lepiej było pójść naokoło. A tutaj znowu, wspinając się na samą górę, mamy jakąś czarę. Tak, i mamy teraz ile łupów? 690, tak. Małe literki, trudno przeczytać. No i teraz na chwilę wejdziemy sobie na poziom wyżej. Na pewno można to zrobić lepiej niż sposób, jaki ja to zrobię, ale skoczymy sobie tutaj, w to okienko, i z niego od razu jest przejście do ostatniego miejsca na poziomie pierwszym, takiego ukrytego bardziej, do którego możemy się udać, gdy mamy 3 złote kości, a mamy 3 złote kości, więc spróbujmy. O, udało się za pierwszym razem. Super. No i tutaj mamy takie ciekawe pomieszczenie. Znowu związane z młotodzierżcami, tak, jest oświetlony na górze młot. Ale tutaj nie radziłbym trzymać się światła. Zdecydowanie, bo w świetle wszędzie są płytki naciskowe. No i mam wrażenie, że za pierwszym razem to nigdy nie działa. Ale teraz za każdym razem kolejnym, jak widać, jakieś magiczne strzałki sobie spadają. No a to ostatnie pomieszczenie na poziomie pierwszym jest tutaj w dół, po drabinie. I jest właśnie ta nasza fontanna wody święconej. I co więcej, mamy tutaj 4. złotą kość i złotą czaszkę.